Dzień dobry, witam serdecznie. Dziesiąta punktualnie wybiła, więc rozpoczynamy spotkanie z bieżącą analizą techniczną, czyli tradycyjnie wykres, na którym poświęcamy około 30 minut. Zanim to zrobimy, to dwa słowa przygotowania. Mamy początek tygodnia i moi koledzy zwyczajowo przekazują informacje na temat rolowania i ewentualnie świąt, czyli jakie instrumenty nie będą handlowane w tym tygodniu, więc tutaj jest takie małe zestawienie jako kwestia przypomnienia dla Państwa. Oczywiście informacja to jest cały czas dostępna na naszej stronie mforex.pl w zakładce aktualności, czyli w dolnej części strony takie informacje zawsze są publikowane. A my przechodzimy już bezpośrednio do wykresów. Dobrze, od czego zaczniemy? Zaczniemy może od jena, nietypowo, bo dzisiaj chwilkę mu poświęciłem. Z jednej strony patrzę na wskaźniki, z drugiej strony patrzę na ruch ceny i ewidentnie oczywiście mamy cały czas trend wzrostowy, to nie podlega większej dyskusji, tak? Notowania są, czy też świece są w górnej połowie wskaźnika Bollingera, są powyżej krótkich fal spadkowych, korekcyjnych dotychczas, czyli powyżej 141,13, żółty obszar zaznaczony tutaj, czyli cały ubiegły tydzień mieści się gdzieś w tym zakresie i nie ma tutaj większych co do tego wątpliwości. To, co może być wątpliwości, to jest wysokie wartości wskaźnika MACD, który powoli zaczyna się obsuwać na południe, no i RSI, który opuścił strefę wykupienia. Więc są to takie sygnały informujące, że podaż no, może gdzieś tutaj się pojawić w jakimś większym zakresie, czyli w tym przypadku należałoby rozpatrzeć strukturę rozbudowania korekty. No i na przykład ciekawie wygląda czerwony obszar, czyli poprzedni szczyt podaży z połowy lipca 169,40. Jako jeden z kolejnych wsparć, które trzeba było gdzieś tutaj uwzględnić. Czemu w ogóle spoglądam na południe, skoro mamy taki silny trend spadkowy? No, za sprawą oczywiście bardzo wysokiej wartości. Przerzucam się na wykres miesięczny i proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili jen japoński, poza tym, że oczywiście idzie pionowo do góry, to jeszcze dodatkowo dochodzimy do historycznych szczytów 1998 roku, więc to może zacząć działać troszeczkę tak hamująco na ten instrument. Trzeba gdzieś to tam z tyłu głowy zawsze mieć i pamiętać, że waluty nie zawsze się charakteryzują silnymi trendami. W krótkie nosy czasu tak, dni, tygodnie, jak najbardziej wchodzi w rachubę, ale z perspektywy dekad to różnie z tym bywa. Eurodolar stoi w miejscu i broni 0,9950. To jest wsparcie, które raz, dwa, trzy, dzisiaj być może czwarty raz będzie testowane. Z drugiej strony mamy opór i w okolicach parytetu, tutaj jest czerwona kreska 1,0015, która broni możliwości umocnienia się wspólnej waluty europejskiej. Przypomnę, że oczywiście tutaj też mamy cały czas trend spadkowy i dopóki się to nie zmieni, no to próżno tutaj szukać oczywiście scenariusza w kierunku północnym, no ale zobaczymy, bo ten euro USD też jest na dość niskich wartościach i ten parytet no sporo czasu zajmuje tej parze walutowej, żeby zdecydować, czy chce być poniżej, czy też powyżej parytetu. Eurofunt 1,14, ja przypomnę, to jest jeden z kluczowych obszarów, który w ostatnim, właściwie latach można by powiedzieć, bo to jest kwestia ostatnich dwóch lat, przypomina sobie jako wsparciu. Notowania próbują zejść niżej, czyli mamy nowy historyczny dołek, nowy punkt odniesienia. Oczywiście to zmusza nas do założeń, że każda fala wzrostowa jest ruchem korekcyjnym. Ona się troszeczkę rozbudowuje w czasie w tej chwili, no ale początek tygodnia zapowiada się koloru czarnego, więc nie można wykluczyć tego, że będziemy świadkami przełamania ostatnich minimów z ubiegłego tygodnia i to wie, czy nie pojawi się nam nowy punkt odniesienia. Im niżej, tym dla mnie trudniejsza praca, ponieważ no, szukanie punktów zwrotnych w przestrzeni, gdzie dany instrument nie był kwotowany, to jest zadanie, które no, wymaga dość dużej, z jednej strony dużej pracy, a z drugiej strony oczywiście dużej elastyczności, ponieważ no, nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje, co się tam może wydarzyć i na jakich poziomach. Dopiero kiedy jest wyhamowanie, próba, czy też jakaś większa aktywność popytu, w tym przypadku no, to będziemy mogli do tej wartości się odwołać bardziej doświadczalnie. Ale jak na razie. No ja jestem zwolennikiem, że to 1,14 ma jeszcze szansę, tak? To jest przynajmniej w skalach tygodniowych. Jeżeli ten tydzień nie pogłębi znacząco spadków poniżej 1,14, no to może się okazać, że pozostaniemy w cieniu ubiegłotygodniowej świece, tak? Czyli że nie pojawi się po prostu nowe low. Ale jeżeli nowy dołek się pojawi, no to
to będzie ewidentna słabość funta brytyjskiego albo siła dolara amerykańskiego, no bo tak też można do tego podejść. Nowozelandczyk. No, kierunek południowy oczywiście tak. Na razie mamy korektę składającą się z jednej świecy, to jest piątkowe wzrosty, których wysokość sumarycznie jest około pół figury. Mało jak na ten instrument, bo przypomnę, że poprzednie korekty to było raczej w okolicach figury. Ja już przegadam, jest 4-godzinowy i to są te obszary, które na poprzednich naszych spotkaniach ja zaznaczałem na żółto, więc tutaj powrócę może do tego schematu. Więc no jak na razie tutaj próżno szukać oczywiście jakiejś większej aktywności posiadaczy długich pozycji. No skoro spadki, no to teraz trzeba sobie zadać pytanie dokąd, tak? No, gdzie jest kolejne niższe wsparcie. Przesuwamy się w lewo i widać ewidentnie, że trzeba sięgnąć przynajmniej ze 2 lata do tyłu. I kreska, która jest w okolicach 0,59 też nie jest tutaj przypadkowa, bo to jest przestrzeń, która jest wartością, która może być broniona przez posiadaczy długich pozycji. Oczywiście, jeżeli takowi się tutaj pojawią, bo tego do końca nie wiemy. To jest wsparcie tygodniowe, to jest ważna informacja, więc i też amplituda ruchów może być zgodna z tym ruchem. Australijczyk broni się w okolicach 0,67. To jest czerwona strefa, która tutaj jest z nami już od dłuższego czasu. Jak na razie no, wygląda to dzielnie, czyli próba utworzenia podwójnego dna. Jeżeli notowania przełamią to wsparcie, no to według mnie otwiera się przestrzeń przynajmniej na jakieś 2-2,5 figury, żeby sięgnąć nawet 0,64. Jeżeli to się uda, no to oczywiście mamy kontynuację wyprzedaży Australijczyka od poziomu praktycznie 0,80, czyli od marca ubiegłego roku. Krótkie spojrzenie na wybrane PLN-y. Dla mnie szczególnie ciekawie pod względem technicznym wygląda euro PLN, no bo ten trójkąt się bardzo mocno zacieśnia. Bo znaczy, trójkąt jest stabilny, bo ja nie przesuwam tych linii poprowadzonych po szczytach i po dołkach, ale za to no, zaczyna powoli brakować przestrzeni, w której może się poruszać cena, bo zbliżamy się do miejsca przecięcia, miejsca, w którym przetną się te linie, dlatego nie jest zaznaczone, więc wcześniej czy później, a raczej wcześniej nastąpi wybicie, tak? Czyli pokonanie z jednej z tych linii, co może oczywiście wyznaczyć jakiś bardziej długoterminowy kierunek ruchu cen. Tak czy tak 4,72. Wokół tej ceny dużo się tutaj dzieje i to jest wyznacznik tego jako najbliższy możliwy opór. Tak długo jak cena jest poniżej, no to oczywiście ja spoglądam prawie 10 groszy niżej, czyli na 4,63 jako najbliższe możliwe wsparcie. USD PLN 4,72 to jest lokalna strefa wynikająca z godzinówek, ale też na wykresie dziennym ją dość dobrze widać, testowana od dołu, więc trzeba mieć świadomość, że to może się zakończyć zdyskontowaniem zeszłotygodniowej wzrostów, czyli ruchem w stronę 4,61. No tutaj też jest pewne ograniczenie, ponieważ sam USD PLN już jest na bardzo wysokich wartościach, no ale trend się jeszcze nie zmienił. Poza co najwyżej mamy bardziej ruch boczny, bo nie mamy nowego szczytu. Szczyt został utworzony 12 lipca, a dołek mamy 10 sierpnia i od tamtej pory notowania właśnie poruszają się w zacieśniającej strukturze, też trochę podobnej do formacji trójkąta, więc dopóki nastąpi wybicie, no to trudno diagnozować, czym ten trójkąt tak naprawdę jest, czy jest korektą, czy też jakąś fazą dystrybucji w tej chwili, dystrybucji, czyli coś, co zmienia ruch ceny po silnych wzrostach. Surowce. No, nie to chciałem, już moment, nie ten profil chyba włączyłem. Tak, więc już poprawiam się surowce. Dobrze, idziemy po kolei. Ropa. Wzrosty rozbudowane w czasie, ale niezbyt wysokie, przynajmniej taka informacja płynie z bezpośredniego porównania swingów wzrostowych dotychczas. Jeżeli cena znowu spadnie, a już powoli znajduje się poniżej 85 dolarów za baryłkę i tam pozostanie, bo to jest też ważne, no to ja będę powoływał się na to, co się wydarzyło w listopadzie rok temu i wtedy jeszcze bardziej może ten instrument skierować się na południe, czyli bliżej 80 dolarów jako najbliższe wsparcie. Po przełamaniu oczywiście będziemy sięgać 68 dolarów za baryłkę. Ropa Brent. Struktura podobna, też lokalna strefa w okolicach 93. Trochę problemu sprawiła, bo notowania
nie zastosowały tutaj w 100% zasady zamiany dołka szczyt, za to przeniosły się na wyższy poziom i dopiero górna wstęga Bollingera zatrzymała te białe świece. To może będzie lepiej widać, jak to przybliżę. Okolice 95. Ostatnią linią obrony według mnie dla struktury spadkowej, bo jedną z ostatnich to było 97. Notowania zmieniły kierunek nawet na niższym poziomie, właśnie na wspomnianej linii środkowej Bollingera, więc kierujemy swój wzrok w stronę nowego dołka, czyli 88 dolarów za baryłkę tego surowca. Jeżeli to się przełamie, no to dolna linia tego kanału spadkowego w powiązaniu z poziomem 80-dolarowym wsparciem, myślę, że to są te ta przestrzeń, której wzrok należy kierować w najbliższych dniach. Złoto. Wspominałem o 1680, a właściwie poświęcałem mu bardzo dużo czasu i przyszedł taki moment, kiedy mamy wybicie całe ostatnie dwa dni właściwie zeszłego tygodnia, to jest przebywanie poniżej, bo najpierw mamy czwartek wybicie dołem, tak? Potem piątek to jest podejście od dołu, no to jest potencjalnie zaproszenie do tego, żeby spojrzeć w stronę 1620, jeżeli nic się nie zmieni w charakterystyce wykresu. Ja przypomnę, że mamy trend spadkowy, już mogę przesunąć linię trendu na szczyt z 10 sierpnia, wcześniej tego nie mogłem zrobić, ponieważ ten szczyt nie był potwierdzony nowym dołkiem. W tej chwili jest, czyli ten dołek się pojawił, więc mam prawo skorzystać z tego punktu i teraz jeszcze lepiej widać tą tendencję, bo mamy w sumie trzy pełne punkty podparcia, pełne znaczy takie, że są, nie ma żadnych naruszeń, a nawet z bardzo dużą precyzją ten kąt można tutaj ustalić. To jest oczywiście też informacja dla nas bardzo istotna, bo jeżeli nastąpi przełamanie spadkowej linii trendu, jej kąt nachylenia w miarę jest taki równoważny, czyli nie jest ani za ostry, ani za płaski, więc myślę, że dość dobrze opisuje, co się dzieje aktualnie na tym instrumencie. Srebro. Moje 18,50, ja będę do niego pewnie jeszcze wiele razy wracał, no na razie wracam do niego oczywiście jako wsparcie, bo cena wyszła powyżej tej czerwonej strefy, pomimo że to było idealne miejsce do tego, żeby stąd po przełamaniu w zeszłym tygodniu skierować wzrok w stronę 16,50. Tak się nie zdarzyło, więc korekta znacząco się rozbudowała, jeżeli chodzi o wykresy tygodniowe, teraz w tej chwili wykres dzienny. Co to oznacza dla nas? No, wiemy już, że mamy też piątkowy dolny cień w okolicach właśnie 18,50, to co wskazuje, że chętni na zakupy w tym obszarze są. Jeżeli są, no to może się okazać, że 20, 50, 20, 60 to jest obszar najbliższego oporu i tam trzeba kierować wzrok. Albo inaczej rzecz ujmując, bez przełamania czerwonej strefy tej dolnej nie ma co zakładać, że srebro będzie taniało, bo to jest najbliższe możliwe wsparcie, czyli miejsce, gdzie kupujący mogą wykazać się jakąś większą inicjatywę. Nadgaz. Temat istotny z perspektywy zbliżającej się zimy. Ja zwróciłbym uwagę tak naprawdę na dwa szczyty w ramach, w dwóch szczytach, no bo po pierwsze mamy naruszenie i cofnięcie się w okolicach 9,60 dolara, potem rysowanie takiej struktury, której ja bym przypisał znamiona formacji Ergera, prawie że wypełnionej, albo dzisiaj się dowiemy, czy jest wypełniona, ponieważ linia szyi, która idzie ukośnie do góry, to jest ta czerwona skierowana do góry w okolicach 7,75, została przełamana, więc trzeba mieć świadomość tego, że otwiera się przestrzeń, no w teorii, a już liczę, bo trzeba wziąć wysokość formacji, tak, i odłożyć ją od miejsca przecięcia, co by sugerowało, że nawet w stronę 5,64 można spoglądać jako miejsce docelowe. Teoretyczny zasięg oczywiście wynikający z analizy historycznej iluś tam wykresów. Tak pis, taka jest wiedza pomocy oczywiście z książki pana Murphy'ego dotyczącej tematu, którym się zajmujemy. To mamy, więc idziemy do indeksów. Z tego co pamiętam, dosłownie przed chwili, to oczywiście dzisiaj nie funkcjonuje UK, czyli brytyjska giełda, tak? Dobrze pamiętam? Tak, UK 100 to jest instrument, który dzisiaj nie jest kwotowany, więc jego możemy sobie pominąć, za to DAX-a nie może. Przypomnę, DAX w tendencji spadkowej odbity od 13800, potem mamy 13300 i kolejne czarne świece i zbliżamy się do
kluczowego wsparcia 12500, 12400. Ja tu mam rozrysowane literki RGR, raczej ze względu na kształt wykresu, a nie ze względu na wiarę, że ona się spełni, bo linia oczywiście gdzieś tam jeszcze nie jest naruszona. Ja jestem ogólnie jeszcze pesymistycznie nastawiony do tego instrumentu, ale oczywiście każde odbicie od 12400 no zmusza mnie do zastanowienia, czy przypadkiem nie trzeba będzie gdzieś tam wzroku skierować do góry. No ale o tym się przekonamy pewnie w najbliższych godzinach, jeżeli po raz kolejny byki pokażą, co potrafią w tej dolnej żółtej strefie. A myślę, że dzisiaj ono może być jeszcze testowane. Stany Zjednoczone. To jest Dow Jones, czyli US 30, 30 500. To jest miejsce, które wydaje się być najbliższym możliwym wsparciem. Ja przybliżę ten wykres, bo piątkowe notowania mają kształt formacji młotka na wsparciu. No to zwracam uwagę, że cienie, dolne cienie na świecach w tym miejscu zapowiadały zwykle nam silniejsze wzrosty, przynajmniej w stronę niebieskiej strefy 32300. Więc zobaczymy, czy byki się tutaj obudzą i utrzymają tę strefę. Jeżeli nie, no to będzie atakowany ostatni dołek, czyli 29600. Tendencja oczywiście jest bardziej w stronę południową, niższe szczyty, niższe dołki od momentu odbicia od spadkowej linii trendu, czyli około 34000. Notowania pozostają w dolnej stędze Bollingera, więc patrząc tak z perspektywy kilku ostatnich dni, a nawet tygodni, no to podaż ewidentnie niedźwiedzie tutaj mają przewagę, więc teraz tylko ostatnia nadzieja w postaci dwóch kolejnych wsparć, żółtego i zielonego. S&P. Wykres niemalże bliźniaczy, czyli też mamy ważne wsparcie 3850. Też mamy formację młotka. Ja ją muszę przybliżyć, nawet nie powiększyć, ale przybliżyć. To jest oczywiście piątkowe, czyli duży dolny cień, mały korpus. Dzisiejsza sesja wewnątrz świecy poprzedniej, przynajmniej jak na razie, bo tutaj, przepraszam, to jest tak, dzisiejsza, ponieważ sesja amerykańska, to trzeba poczekać do późnego popołudnia i wtedy dowiemy się, co Amerykanie myślą na ten temat, bo na razie to oni jeszcze przynajmniej w sporej części śpią. Więc jeżeli 3850 ma jakieś znaczenie techniczne, no to przynajmniej jakiś ruch korekcyjny, minimalny zasięg 3950, czyli powrót do przełamanego zielonego wsparcia, żeby zamienić go w opór, gdzieś wchodziłby tutaj w rachubę. 100 punktów niżej, czyli 3750 kolejna strefa i ta wydaje się istotniejsza, szczególnie jeżeli spojrzymy z perspektywy tego, co się działo na przełomie czerwca i lipca, a potem w połowie lipca, no bo to stąd właśnie rozpoczął się ten ostatni rajd z 3750 na 4300, więc 3850 lokalnie, ale mimo wszystko, jak widać, już jakieś znaczenie zostało zasygnalizowane w piątek poprzez pojawienie się tej dolnego cienia na świecie. Na Nasdaqu rysowałem korektę, która nazywa się Claytonowska i może być problem, żeby znaleźć to w internecie nawet, więc tylko jako ciekawostkę pokazuję, że są dwie fale spadkowe. One są sobie się, obie się zrównały w okolicach 11863. Jeżeli tu nastąpi wyhamowanie, no to oczywiście można kierować wzrok na północ. Równie ciekawe, albo nawet może ciekawsze, jest czerwona strefa, czyli 11500, bo to jest już takie klasyczne wsparcie wynikające z dawnej aktywności byków, więc jeżeli cokolwiek ma się wydarzyć właśnie w tamtą stronę, to powinniśmy też i zwrócić na tą uwagę. Ogólnie, tak jak i w poprzednich przypadkach, tendencja spadkowa wydaje się mieć tutaj aktualnie pierwszeństwo, więc wsparcia traktujemy jako początki potencjalnie korekt, czy też końce bieżących impulsów spadkowych, czyli ten trend, czy też seria niższych szczytów, niższych dołków może być kontynuowana, a te wsparcia to będą tylko krótkie przystanki. Polskie podwórko. Zacieśnia nam się troszeczkę struktura wykresu, jeżeli chodzi o D1 na pol 20. Czemu? Ponieważ kolejne świece są w dość wąskim zakresie 1490 od dołu, a 1560. I tak naprawdę utknęły w tym przedziale. Dla mnie kluczowa jest zielona strefa i żółty przedział. 1640 to jest potencjalnie najbliższy opór, więc nie zdziwię się za bardzo, jeżeli białe świece będą zmierzać w tą stronę i tam dopiero pojawi się jakaś reakcja po stronie podaży. Tendencja spadkowa, nawet bym powiedział, że bardzo spadkowa.
ponieważ kąt nachylenia, o ile jest w miarę normalny, ale swingi wzrostowe zaczynają się zawężać, czyli mamy coraz krótsze ruchy korekcyjne, no to powinno dynamizować oczywiście falę spadkową. Więc jeżeli 1480 zostanie po raz kolejny przełamany, bo na razie to jest tylko naruszenie, no to ja będę patrzył prawie 200 punktów, czy nawet 200 punktów niżej, 1260. No ale zobaczymy. Na razie niech to 1480 się wyklaruje, czy chce być wsparciem w jakimś szerszym zakresie, tak jak to miało miejsce w październiku 2020 roku, a do tego potrzebujemy wyjścia powyżej 1650, czyli tej pierwszej żółtej strefy, która jest najbliższym ograniczeniem dla kontynuacji czarnych świec, szczególnie w tym szerszym zakresie. No dobrze, z mojej strony tyle. Ja tradycyjnie na koniec jeszcze tylko slajd końcowy z informacją o ryzyku. Także ja serdecznie dziękuję. Wideo do Państwa dyspozycji za parę chwil powinno się pojawić. Zapraszam na jutro.